Opisz, gdzie jesteś. Jestem przed jakimś wejściem. Przed wejściem, opisz to wyjście. Łuk fioletowy. Mhm. Wokół złoty. Wokół złoty. Mhm. I to jest otwór, czy to jest coś tam jeszcze? Tak jakby tunel. No to już. Czujesz się bardzo dobrze, jak stoisz tam, tak? Przed tym wejściem? Tak. No to już, tam jesteś oczekiwana. Widzę twarz. Widzisz? Słoneczną. Twarz słoneczną. Mhm. Gdzie jest ta twarz słoneczna? W tym tunelu. W tym tunelu. Mhm. Prowadzi mnie. Przywitaj się, ja też witam serdecznie. Mhm. Serdecznie. I co się dzieje, jak witamy tą słoneczną twarz? Rozjaśnia się w kolorze złoto-czerwonym. Mhm. To ja się zapytam, kim jesteś. Przyszedłeś na spotkanie z Renatą? Jestem zawsze przy niej, dla niej widoczny teraz. Aha, to witam Ciebie serdecznie. Witam Ciebie. Czy Ty jesteś Jezus? Jestem. Mhm. Cieszę się. Cieszę. Tutaj jest teraz Twoja podopieczna. Poprosiliśmy o to spotkanie po raz trzeci. I ja mam dzisiaj takich parę pytań. I potem, tak jak ja prosiłam, to jest też życzenie Renaty, żeby zobaczyła swoje poprzednie jakieś życie, albo może dwa życia, z bardzo, bardzo wczesnego zejścia tutaj na Ziemię, może na inną planetę. Jedno z jej pierwszych zejść w ciało biologiczne. Ale teraz poprowadź ją na specjalne miejsce, bo na pewno dlatego ją prowadzisz. I zapraszam w tym czasie Wezius. Proszę przyjść na spotkanie. Jest już po lewej stronie obecny. Mm-hmm. Różową, czerwoną, fioletową. Mm-hmm. Witam Ciebie serdecznie, przyjacielu. Dziękuję, że jesteś. Witam Ciebie. Mm-hmm. Tylko głośno musisz mówić. Witam Ciebie. Mm-hmm. Witam Ciebie też. Dziękuję za przyjście na to spotkanie. Jak wiesz, to poprosiłam Cię, zanim żeśmy zaczęli hipnozę, telepatycznie poprosiłam Cię o spełnienie. Spełnianie chętnie. Mhm, dobrze, ja to będę mówiła też głośno. Renata o tym nie wie i jest tak dobrze. I dlatego w tej chwili, gdzie ją prowadzicie? Ona już jest na miejscu. Co to jest za miejsce? Miejsce jej pobytu. Czy ma jakąś specjalną nazwę? Miejsce tworzenia. Miejsce tworzenia. Dobrze. To teraz pytam się, czy ja mogę na samym początku zadawać pytania, czy na końcu? Możesz zadawać. Teraz. Dobrze. To ja mam taką gorącą prośbę od serca. I proszę o odpowiedź. Czy jeżeli istnieje bardzo wysoka istota duchowa, która nigdy się nie wcielała i się nie wciela w ciała biologiczne, ma specjalne zadanie i każe nazywać się technikiem, der technika po niemiecku. Jeżeli ta istota duchowa istnieje, czy jest możliwość, żeby tu przyszła też na spotkanie Wezus, poproszę Ciebie, odpowiedz mi, i czy ja mogę rozmawiać z tą istotą? Technik. Organizator techniczny. Można to też tak nazwać, ale każe się nazywać jako technik.
Chodzi tylko, żeby wiedzieć o kogo. Bo ja się świecę jeszcze jedno fioletowe światło. Witam Ciebie serdecznie. Witam. Kim jesteś, że przyszedłeś teraz na spotkanie? Pragnęłaś rozmawiać. Czy jesteś technikiem? Tym, który nazywa, każe się nazwać technikiem? Technik? Tak. Czy jest tą prawdą, że nigdy nie miałeś wcieleń w ciała jakiekolwiek biologiczne? Nie muszę być wcielany. Dobrze. Jakie zadanie spełniasz jako technik? Uniwersum. Jak wielu nas organizuje techniczne możliwości kontaktowania się istot. Dobrze. Potwierdziło mi się z tą informacją i cieszę się bardzo z tego. Renata tego nie wiedziała, nie mogła tego wiedzieć. Jeszcze w latach 70. Poinformowałeś, że tworzysz, to jest jakieś urządzenie, żebyśmy my, ludzie, mogli się kontaktować ze światami, które się nakładają z naszym i ze światem duchowym, jeszcze z innych poziomów. Próby takie prowadzone są od dawna. Tak. Jak wygląda sytuacja na teraz? Coraz łatwiej kontaktujemy się z Wami. Mhm. Po prostu spełniasz rolę, która dopilnowuje, żeby te kontakty się służyły dobru. Ale żeby dochodziło do kontaktów, po prostu jesteś odpowiedzialny za to, tak? Organizuję i kontroluję przebieg kontaktów. Mhm. Czy jest dużo miejsc na Ziemi, gdzie po prostu... Czy w tej chwili tutaj, jeżeli chodzi o te spotkania, tu w Centrum Harmonii, czy jesteś też odpowiedzialny za te kontakty? Jestem także za te kontakty odpowiedzialny. Dziękuję. Idzie to Wam coraz łatwiej. Czy będzie możliwość wkrótce, żeby można było się kontaktować słyszalnie i też obrazowo, nie wiem, przez technikę, przez nasze techniczne urządzenia? Będzie możliwe. Mhm. Było już? Były już te próby? Udały się? Powiedziałam, były próby i się udały. Mhm. Dobrze. To naj... Co się dzieje? Nic. Ja się czuję dobrze. Mhm. Dobrze. Jakaś energia? Odczułaś jakąś? Tak. Mhm. Spokojnie, spokojnie. Czy będzie możliwość, to jest przykładowo przez ekran komputera, telewizora, komunikować się, to jest, muszą być specjalne czasy, porozumienie się w czasach, bo ten świat równoległy ma, to jest inna przestrzeń, inny czas, czy nie wiem, żeby o takie kontakty, mówimy o takich kontaktach. Dla Was są to długie czasy, dla nas bardzo krótkie próby. Mhm. Czy już mogę się dowiedzieć mniej więcej przewidywalny okres, kiedy to nastąpi, żeby będziemy mogli przez ekran po prostu odebrać świat równoległy czy inne poziomy duchowe? Już wkrótce. Będziecie mogli. Głośno? Będziecie mogli nas komunikować się z nami przez ekran.
i widzieć. I widzieć. Mhm, no pierwsze przygotowania, pokazywania naszych uczłowieczonych postaci są wam dawane. Mhm. Dobrze. Jestem jeszcze tym szczęśliwcem, nie jestem, żebym mogła... Jesteś tym szczęśliwcem. Tobie też są pokazywane. Dobrze. Czy możesz mi udostępnić informacje o naszym Słońcu? Słońce ma się dobrze. To ja wiem. Czy jest coś od strony Słońca, od tej to jest żyjący organizm, tak? Słońce. Żywa energia. Żywa energia, dobrze. Czy jest tam jakieś lustro, które przez was jest po prostu wzmacniane, jakieś jest lustro, które przenika Słońce i wzmacnia te programy rozwoju naszego Układu Słonecznego? Takie próby są robione. Korzystamy także z luster odbijających energię, wzmacniających ją. Czy to są zakodowane programy? Tak. Od Stwórcy? Tak. Mhm. Dobrze. Spokojnie, wszystko się uspokaja. Czy to musi być wysoka technika, że jak takie jakieś lustro czy urządzenia przenikają Słońce, nie rozpadnie się, nie roztopi? Kto przyszykowuje te urządzenia, które mogą przenikać tą materię naszego Słońca? Trudno to wam przekazać. Nazwijmy świat duchowy. Mhm. Przygotowuje programy przekazywania niezbędnej ilości energii. Czy ten świat duchowy to są też, te istoty są jakby poziomami podzieleni, chodzi o te centrum? To jest wasz podział. Dla nas jest to wyższa, wy nazywacie to instancja, wyższa, zaangażowana grupa opiekunów świata, wszechświata. To znaczy, że odgórnie, od źródła, głównego źródła, od Stwórcy, od tych istot, mają o tej świadomości, tej jednolitej świadomości, wychodzą te wzorce stamtąd, są przekazywane etapami aż do... Na dół, aż do... Na krańce Wszechświata. Tak. To jeżeli już teraz takie czy to są próby, czy już to jest w toku? Już jest w toku. Program jest wprowadzony. Dobrze. To jak ma się to na ten działanie na naszą Ziemię, kulę ziemską? Niezbędna energia do życia Ziemi. Mhm. To o tym, czym już była mowa, że Ziemia po prostu oczyści się, żeby zaistnieć od nowa, czy to jest w tym programie? Wszystkie programy są zjednoczone w centrum. Głośno? Wszystkie programy zjednoczone są w centrum. Tak. W centrum dla was, znanym jako centrum zarządzania. Organizujemy w różnych kierunkach dziedzin rozwoju,
prawidłowe rozwiązania techniczne. Znaczy się techniczne, te co znamy tutaj na ziemi, czy to chodzi o całkiem... Wszystkie. Wszystkie. Na ziemi i w stratosferze. Mhm. Jakie mają działania te, które człowiek odkrył jako czarne dziury w uniwersum? Co to jest w ogóle? Dla was najbardziej przystępna nazwa portal. Mhm. Portal do czego? Do przemieszczania się. A kto się przemieszcza? Wszystkie struktury mogą korzystać z portalu. Czytałam, czy słyszałam, może czytałam, że jacyś tam naukowcy wymyślają, że jak nasza droga mleczna, czy układ słoneczny, czy planety, że jak tą czarną dziurę żyją w kierunku czarnej dziury, będą połknięci i... Nie połknięci, tylko podróżują dalej. Układy słoneczne? Tak. Przechodzą przez te portale? Tak. To znaczy, że nie zostanie zniszczone? Nic nie zostanie zniszczone. A co jest, to jest inna strona? Wy tak nazywacie. A jak od was można to tak nazywać? Czy zrozumieć? Powodując rozwój poszczególnych planet i gwiazdozbiorów, otwierane są dla nich też portale. Zdarza się, że wy ze swoimi pojazdami dążycie do poznania takiej drogi. Dążycie i dalej wędrujecie, wpadając w tą zwaną przez was czarną dziurę. To znaczy, że już tam to cały czas pracuje, tak? Przechodzi? Cały czas pracuje. Mhm. Żyje. Ale nie niszczy. Nie niszczy. No to jest... Nie spala, nie ma ognia. Nie zalewa niczym. Nie niszczy. Mhm. Ja bym chciała zapytać teraz bo ty techniku jesteś z tym zapoznany i do tego jesteś i to przygotowujesz. Chciałam zapytać się o ten świat równoległy. Tutaj. Już pytałaś kilka razy. Pytałaś już kilka razy o ten świat równoległy. To jest ten świat równoległy, to jest o nową Ziemię? Tak. My przygotowujemy, jakbyście to nazwali, rezerwat. My inaczej przygotowujemy nowe źródło życia, biorąc doświadczenia z waszego otoczenia. Za przykład. Jak ja mam to zrozumieć? Czy to jest, bo to jest niewidzialne dla ludzkiego oka, ten świat równoległy, bo może... Inną częstotliwość macie, dlatego nie widzicie. Zdarza się, że niektóre istoty przenikają do was nieoczekiwanie dla was. I mają możliwość powrotu? Mają możliwość powrotu, korzystając ze źródeł energii. A to oni o tym wiedzą, te istoty, które przenikają, tak? Wiedzą, robią to świadomie. Mhm. Dobrze, to jeżeli świat równoległy jest w rozwoju, to już tam istnieje życie biologiczne? Istnieje życie biologiczne równoległe. Są tam już ludzie? Są tam już istoty, byście traktowali jako ludzie. Istoty poprawione genetycznie
by łatwiej mogły egzystować w tym środowisku nowym. Mhm. Jak inne warunki atmosferyczne tam jeszcze są. A jak się tworzy ten, to będzie taka sama atmosfera jak tutaj, ta, którą znamy? Chcemy do takiego stanu doprowadzić. A jak to jest robione? To jest o tym, co ja już pytałam, jest zabierana stąd ten tlen, atmosfera z tej po naszej? To, by roślinność zaczęła tam własne życie. Potrzebuje mieć tlen, nazywacie to. I ludzie tam też oddychają normalnie, jak my tutaj ziemskim? Oddychają normalnie, mają warunki atmosferyczne 90 punktów czystości waszego wzoru. Mhm. To ja teraz się zapytam, jeżeli tam są zmieniona genetyka w tych ludziach, którzy już tam są, egzystują, istnieją, żyją. To znaczy, to są też ludzie, którzy zginęli tutaj z ziemi. Nie zginęli, zaginęli dla was. Zaginęli. Mhm. Oni żyją. Żyją i wypełniają również podjęte zadania. Organizowania lepszych, ulepszonych warunków bytu. Są tego świadomi, czy to... Są tego świadomi, spełniają wszystko z radością. Dobrze, a te małe dzieci? Od matek? Od rodziców odebrane? Napełniane są miłością. Nie mają odczucia tęsknoty? Nieznana im jest tęsknota. To ja teraz ciebie poproszę, techniku, odpowiedź może. Wezius mi też ma coś do powiedzenia. Miałam raz wyprawę, jestem tego świadoma. Wiedziałam, gdzie byłam, co się dzieje, co robię. I mam to przed oczami do teraz. Byłam w jakimś pojeździe. Jeszcze była przy mnie też jakaś istota ze mną razem. Byliśmy wysłannikami do jednej, to ja nazwę planety, bo nie wiedziałam, że to w planecie, ale już rozbliżaliśmy się do jakiegoś centrum. Nie do centrum, to było zieleń i stały tam po prostu kobieta i mężczyzna w szatach. Mieli długie włosy i my żeśmy przewozili małe dzieci. Ja w takim, to był taki energetyczny tunel z tego pojazdu. Siedziałam i byłam, i oni już czekali, ja wiedziałam, że oni oczekują i ta jedna istota i ja mieliśmy, ja miałam mniejsze, takie jak noworodka i to troszeczkę większe i mieliśmy dostarczyć to na tą planetę, oni byli oczekiwani. I takim energetycznym tunelem żeśmy po prostu zjechali jak windą tam, i żeśmy te dzieci oddali. Co to było? Wyjaśnij mi. Bo to nie był sen, jak w znaczeniu... Nie był to sen. Pokazaliśmy tobie, że nawet wy jesteście w stanie przekazać dzieci dalej. Podróżowałaś po to, aby dobrowolnie przekazać je dalej. Dobrze, ale czyje to były dzieci? Gracjano, były i twoje, i innych dzieci. To był tylko wzór przekazu. A jako wzorzec? Jako wzorzec. Aha. Ale w rzeczywistości to, co, w czym uczestniczyłam, to tak się dzieje? Tak się dzieje, dlatego pokazaliśmy tobie przebieg naszych rozwiązań. Ty masz to głosić ludziom. No teraz jest to nagrywane. Ja mam to przed oczami wszystko, ja to wszystko i wiesz, pamiętam. Że tak było. Mhm.
Dobrze. To były istoty biologiczne, ciała biologiczne, czy takie mocne jak nasze ciała, nie wiem, ale były biologiczne istoty proczytane. Umacniane przez nas. To znaczy się, że te dzieci, które no ja niby uczestniczyłam, czy tam byłam, bo to widziałam, pamiętam, to znaczy, że już te dzieci są zmienione genetycznie, dopasowane do tego ulepszane, by mogły przetrwać. Jak wygląda to ulepszanie? O co chodzi? Dlaczego? Jest to trudne dla ciebie do zrozumienia. Ale ja jako podróżnik komórki, porównujemy komórki, stwierdzamy ubytki prawidłowych kierunków rozwoju, uzupełniamy o te ubytki. Mhm. Organizm może się rozwijać w różnych, nawet dla was obecnie nieprzystępnych warunkach. No dobrze, jeżeli ten świat równoległy tam jest, to poproszę o informację. Energia. Ja wiem, energia to jest cały czas niesamowita, ja też to czuję. Czy jest ktoś, kto zarządza tym? To jest, jak nazywamy, planeta? Czy jak to ma wyglądać? Centrum rozwoju. Centrum rozwoju? Tak. Istoty duchowe tam są, tak? Tak. Które zarządzają. No mam nadzieję, wiem, że to wszystko jest w innym stanie, w miłości. Jest to dla dobra ludzkości. Jest to w miłości, którą od was czerpaliśmy. Czy znaczy się, że te przejścia, właśnie te przejścia do światów równoległych, bo to nie jest jeden. Mają się odbyć w radości przenoszenia. W ciałach albo? Albo kto odchodzi, albo dusza, tak? Tak. To znaczy, że są rozdzielane na różne światy równoległe, tak? Zależnie od etapu rozwoju. Twoju świadomości, tak. Tak. Mhm. To znaczy, że istnieją prymitywne wszechświaty i rozwinięte więcej. O co tam tutaj chodzi? Tak. Czas rozwoju danej istoty umieszcza ją w odpowiednim miejscu. Ci wojownicy, którzy ciągle są rzędni mordowania, zabijania, ci w tych wojsku, ciągnięcia do wojska? Się ich wykluczyć. Naszych. Jest dla nich też świat równoległy, że tam dalej oni toczą? Oni będą sami siebie rozwijać ku lepszemu. Ku lepszemu, ale w walce wpierw. To ich decyzja. Dobrze, to ja mam pytanie. Właśnie na tym poziomie, bo to jest ten poziom, tak? Czy chciałam zapytać, właśnie tam, gdzie oni prowadzą walki, w te same środowiska, oni po prostu, ci co tutaj na przykład na Ziemi, czy na ich planetach, wchodzą na ten świat równoległy, podobne stany jak wojownicze, zabijanie się, walki i tak dalej. Próbują zagarnąć również nasze centra. Dobrze, ale oni tam właśnie w walkach, to jest prawda, też tracą ręce, nogi, ale automatycznie im się to odnawia, bo człowiek jak straci, to już nie odrośnie nic. A właśnie tam, w tym świecie równoległym, czy na tym poziomie, że im to odrasta. Fizyczne ciało nie odrasta jeszcze. Mhm. Duchowe ciało może przywracać pierwotną postać. Dobrze. Oni odczuwają ten taki ból? Odczuwają ból. Ale utraty. Mają. I to od razu im się odnawia. I odnawia im się. Po to, żeby... Ale w duchowej postaci, nie fizycznej. Dobrze. Mhm. Dobrze. To jest coś takiego, jak słyszysz, ludzie odchodzą z ziemi, schorowani albo starzy, a tam pojawiają się zdrowi, silni, w pełni werwy, jakby to werwą nazywacie. Między ziemskich 25 lat i 30. Taki jest ich rozwój. Dobrze. Teraz mam pytanie. Tutaj jak noworodki czy dzieci odchodzą z ciał, umierają, czy w wypadkach, czy przez choroby, czy
są różne przyczyny. Czy jak ta dusza odchodzi na ten świat równoległy, czy poziom, czy tam jest właśnie, odbywa się taki proces, gdzie ta dusza dorasta, duszyczka tego dziecka, no bo dorasta do tego wieku tych postaci duchowych. Czy jak, ten rozwój musi być w jakimś czasie odczekany i... wiesz... Czy to jest prawda? Powstał plan tak. przebiegu kolejnego wcielenia w ciało ziemskie. Mhm. Plan zawiera czasami możliwość rezygnacji z tego, z tej realizacji. Tak. Jest to uzgodnione i dopuszczalne. Dusza wraca wówczas i jeśli miała przygotowane już następne wcielenie, przygotowane, wraca na ziemię. Dobrze, ale chodzi o to, że... Poczekaj chwileczkę, bo chodzi o to, jeżeli ja mówię o tej, bo to jest też... chodzi o duszę, o duszyczkę, duszyczka. Czy ona tam potrzebuje dziecka duszyczka, jeżeli wraca tam do świata równoległego, że ona musi odczekać, to jest taka, nie, żeby Gracjana. dorasta tego wieku 25-30 lat. Żeby... Nie, Gracjana nie musi, to jest tylko część duszy. Mhm. Jak wiesz, już miałaś takie doświadczenia osobiście, część duszy schodzi na ziemię. Reszta, główna część zostaje. Jak ta część, która zeszła, rozmyśliła się, wraca do swojej głównej części. I stąd dalej podjęte kolejne postanowienia realizuje. Było to w przypadku, jak dobrze jest poinformowana dziewczynki Mija na przykładzie. Chodzi o moją wnuczkę? Tak. Ona też tylko część zostawiła tu do ziemi. A ta w kosmosie jest piękną, dorosłą duszą. To jest przykład związany z bliskością twojej rodziny tu na ziemi. Łatwiej do ciebie. Dla uzupełnienia, ja ciebie techniku chciałam się zapytać właśnie na tych światach równoległych, czyli na tych poziomach. Czy jest tak, że każda dusza, no bo tam żyją te dusze, tak tutaj ludzie lubią się, albo bo tutaj się nie lubią, nienawidzą i tak dalej, ale tam nie ma tego nienawiści, tylko po prostu nie mają potrzeby przebywania ze sobą. Się grupują dusze, tak? Żyją w takich rodzinnych środowiskach. Ale w cudownej, pięknej, rodzinnej, przyjacielskiej atmosferze. Tak. I oni po prostu to środowisko, które ta dusza polubiła, w którymś tam życiu, czy w ostatnim, czy w którymś, se po prostu tworzy to środowisko, tak? Mieszka i tam normalnie żyje jak w cielesnym. Jak w cielesnym, ale to jest życie duchowe. Tak. Z wyobraźnią cielesnego. Mhm. Ale jest to stworzone po prostu. Jest stworzone. Że są zwierzęta, jest tam dom, ogród, konie, wszystko tam. Aby zaspokoić tak zwane potrzeby tej duszy. Istot duchowych lub cielesnych. Organizowane są różne światy. Świat potrzeb dla ducha i świat potrzeb dla ciała. Dobrze, czy jeszcze jest jakaś... Jest bardzo gorąco, Gracjana. Tu nie jest gorąco, to odczuwasz energię. To ja się pytam, techniku, teraz ciało się bardzo rozgrzało, Renaty. Możesz mi powiedzieć tą przyczynę? Bo jest chłodna, ona odczuwa tą... Jest dokładana do niej energia. Energia dla?
dla niej. Mhm. Ona ją da dalej. Dobrze, żeby mi nie zaczęła kubką rozwalać, jak już to się stało. Po dołożeniu energii. Dostaliście ją wtedy wszyscy. Wszyscy obecni. Zaczęły kubki pękać. Trzymasz. Dobrze, trochę na wesoło. Czy jest jeszcze coś ważnego, techniku, żebyś mi tutaj chciał przekazać? I dla ludzi przede wszystkim bym prosiła. To są teraz ważne czasy, gdzie ludzie oczekują i chcę udostępnić, chcę, dlatego tutaj jestem. Żeby... To jest twoje zadanie, Gracjano. Tak, także otrzymałaś pięknych opiekunów do tego celu. Masz przekazywać, bo ludzkość zaczyna się budzić i traci wiarę dawane im do życia zakłamane idee. Mhm. Człowiek musi być coś, w co wierzy, aby czuł się dobrze. Lepiej, żeby to była prawda. Tak. I dobroć. Mhm. Dobrze. To tak z tego rozumiem, że przenoszone są, czy zabierane dusze i też ludzkie ciała z ludzkimi ciałami, to tak jak nie chcę się powtarzać, wygląda na to, że Ziemia idzie w kierunku jakim? Niebo, nic więcej. Ziemia ma się rozwijać. Od was zależy, czy dokonacie tego celu. Ziemia to jest ta nasza rzeczywista. Ta nasza rzeczywista Ziemia ma się rozwijać. My nie chcemy żadnego kataklizmu związanego z Ziemią. To znaczy, że może być cofnięty ten program, który jest już dla przygotowany? Nie. Zniszczona istniejąca Ziemia może być. Jeszcze raz? Przez was. Że może być zniszczona? Ziemia może być przez głupotę niektórych Ziemian zniszczone. Całkowicie? Wyobraź sobie, jaką moc mają idioci. Dobrze, a znaczy, że wtedy będą automatycznie, jeżeli dojdzie do tej sytuacji, co ja nie chcę i nikt sobie nie życzy, to że na te równoległe światy już po prostu... Wstęp będą miały tylko istoty dobre. Mhm. A co z tymi? Oni o swoim losie decydują sami. Zmądrzeją, powrócą, będą mogli też do nas dotrzeć. Pozostali ulegną zniszczeniu. Samo zniszczenie. Dusza, samo zniszczenie, tak? Rozumiem, obróci dusza, rozpadnie się w pył i powróci do źródła? Tak, jak było powiedziane. Mhm. Czy mogę dostać jeszcze informacje od ciebie, techniku, jeśli chodzi o księżyc, o ziemski księżyc? Renato, jeśli masz potrzebę, odkaszlnij się porządnie. Nie, to jest w środku. To jest w środku. Dusicie coś? Czy sucho, czy co? Małe przeziębienie. Dobrze. To teraz ja poproszę też Jezus w tym czasie, jak Renata jest w stanie odpoczynku. Proszę o nią. Dlatego tą energię może jest zasilana. Tak. Chodzi o to. Dobrze. Okej. Okay. To teraz ja się zwracam jeszcze raz do technika z prośbą o... Bo mam taką nadzieję, że jesteś do tego odpowiedni, żeby mi przekazać te informacje. Chodzi o księżyc, ziemski księżyc, tak? Tak. Dostanę informacje o księżycu. Próbuj. Dobrze. To ja poproszę, jakie zadanie ma
na teraz, ten księżyc, który krąży, raz siedzi na wschodzie, zachodzi gdzieś tam na ten, raz w dzień jest do góry, nie wiem, co się dzieje. Czy to normalne, którego kiedyś nie zauważyłam, tego stanu, że w dzień księżyc i słońce jest, czy są jakieś zmiany? Już wiecie, że część baz jest na księżycu ukrytych. Czy kto tam jest w tych bazach? Komu te bazy należą? Nie zawsze są to przyjazne istoty. To znaczy, nie przypominają jeszcze istot ludzkich. Tak? Ponieważ są młodsze w rozwoju, ale posiadają chęć zawładnięcia wszechświatem. To tylko na księżycu są, czy? Nie tylko. Nie tylko. Nie tylko. To jest jedna z bliższych baz. To jest więcej cywilizacji, czy tylko jedna? Kto tam jest na tym księżycu? Ja widzę tylko jedną zwierzęcą. Zwierzęcą? Opisz. Opisz ten wygląd. Są wysocy, niscy, jak wyglądają? Nie są duzi. Są. Mają ciała biologiczne? Ja bym powiedział biologiczno-gazowe. Biologiczno-gazowe. Mhm. Po co tam siedzą? Co mają w tych bazach? Startują z tych baz w różnych kierunkach przyświata. To jest, ten księżyc to jest sztucznie stworzony, tak? Księżyc jest sztucznie stworzony. Dlaczego on się świeci? Ma niesamowitą jasność. Co to jest? Jest to też energia, która jest przekazywana podczas przebiegu koło Słońca. Jest udowodnione, że bez księżyca nie byłoby możliwe życie na Ziemi. W związku z tym został stworzony. A jest, on jest mocny, czy w środku pusty, czy jak to wygląda? Gazowy. Gazowy? Jest w środku gazowy. A w środku gazowy? To znaczy, że te bazy są pod ziemią? Ziemia jest płynna, księżyc jest gazowy. To na tym księżycu są te bazy, są pod powierzchnią, czy na... Na powierzchni, jakby na wasze metry, do 100 metrów w głąb. Czy bazy. To opisz, jak ty widzisz, Renato? Masz pokazane jeszcze te istoty, te cywilizacje? Ja bym powiedziała o nim, że to są takie, ja nie znam nazw, ale jak modliszki i coś takiego, albo jakieś takie motyle, pół ciała. Są te istoty przyjazne dla ludzi tutaj na Ziemi? Tylko dlatego, że są daleko. Aha, to są nieprzyjaźni. Tak. Dobrze, czy mają kontakt, ta cywilizacja ma kontakt tutaj na Ziemi z jakimś człowiekiem, z ludźmi, nie wiem, z jakąś organizacją? Nie, z organizacją nie. Indywidualnie jakaś dusza da się podebrać. I widzi, te dusze widzą jako modliszki? Czy pokazujemy tak? Im się jako modliszki. Pokazują się im. Jako myśl, to znaczy te istoty. Mhm. Dobrze. Odżywiają się tam, czy mają wysoką technikę na pewno, tak? Tak. No a tam wylądowali podobno Amerykanie na księżycu. Wiele się mówi o tym, do tego miejsca istnienia nie dotarli. Widzieli tylko ruiny. A zdobyli tam, tak? Pobliż. Dobrze, dlaczego już więcej nie latają tam na księżyc, żeby pozwiedzać, oczukiwać coś, odnajdywać? Zostali odpowiednio pouczeni. Aha, dobrze. To znaczy się, że przywódcy państw wiedzą o istnieniu? Wiedzą więcej, jak przypuszczasz. To mają, przywódcy państw mają tylko z jedną cywilizacją
Zwielone. Zwielone. Dobrze. Mhm. Nawiązywanie kontaktów pozaziemskich trwa już od lat. Czy ta technika jest też przekazywana i wtedy cała broń, czy też... Słusznie się domyślasz. Mhm. To po prostu kto ma więcej, ten silniejszy? Taka jest zasada rabunku. Jakie macie przewidywania, techniku? Jakie ty masz przewidywania? Bo jesteś tym kontaktowcem i wy macie więcej informacji jak ja, Renata, czy ktoś, dobro żeby tutaj... Dobro zwycięży, Gracjana. Dobro zwycięży. Dobro ludzkie ma moc niespotykaną. Dobrze. Dajcie techniku, proszę. Proszę cię o taką informację. Ja to z ciekawości... Gorąco? Mhm. Odczuwasz to, tak? Dobrze. Jesteś chłodna. Chłodna to masz, czujesz. Jesteś chłodna. Mówię do siebie, Renato, teraz. Sprawdzam twoje ciało. Nie ma nic. Nie ma nic. Jest tylko energia. Proszę cię, nie wpuszczajcie za dużo energii do Renaty ciała, bo ona odczuwa. Jest tobie niekomfortowo? Niekomfortowo jest. Ja się dobrze czuję, tylko jest bardzo gorąco. Mhm. Jest to piękna, słoneczna energia. Mhm. Śmieje się do mnie. Mhm. Dobrze. Techniku, mam nadzieję, że mi odpowiesz. Tutaj, gdzie jestem, w tym miejscu, ta góra Elmogo. Znacie wszystko, Jezus cię proszę, Jezus, świat duchowy, odpowiedzcie mi. Jest taka teoria, że tu w tej górze jest jakiś skarbiec. Ktoś do tego skarbca chce się dostać i chce zrobić bogaty. Absolutnie nie o mnie chodzi, o moją rodzinę czy o nikogo. Żebyście źle nie zrozumieli, drodzy widzowie. Nie tylko po górze są skarby, są też pod wodą, skała pokryte w grotach. Są jednak zastrzeżone, bo zostały zdobyte w brzydki, rabunkowy sposób. Tak. Są strzeżone i nikt nie będzie mógł mieć z nich pożytku. No bo ktoś... Poza centrum wystawowym, jak wy to mówicie, dla celów pokazania. A to znaczy się, że to, co jest gdzieś tam w tej górze, to należy do tego państwa czy miasta i należy to do muzeum dla wszystkich ludzi do obejrzenia. Należy do muzeum dla wszystkich ludzi. Mhm, dobrze. Stanowi ich całą wartość ludzkiego istnienia, zdobywania dusz, życia, pokonywania problemów. Dlatego trzeba ludziom pokazywać zdobyte, wydobyte trofea. Artefakty. Tak. Mhm. Dobrze. To na tyle. Ja tego nie chcę. Nie roszczę, nie mam zainteresowania. Dobrze czynisz, Gracjana. Proszę? Dobrze czynisz. Bo złem zdobyte przyniesie zło. Właśnie. Tylko mi tak doszły informacje, dlatego pytam się. Teraz? Czy jeszcze jest, żeby można coś było dodać do tego unikatu, tego tematu? Około 30 istot oglądało wczoraj pokazy pojazdów tu, w tym obszarze. Mhm. Kto to był? Wyrażały zdziwienie, że nie mogą się z nami kontaktować, pomimo że dawaliśmy im znaki. Pracujemy nad tym, by mogło dojść do komunikacji telepatycznej.
Ze zrozumieniem oczywiście. To ja rozumiem, że z twojej strony techniku nie ma, nie będzie jakichś hologramów na niebie albo coś takiego. Hologramy są Gracjanu. Jeden z hologramów widziała Renata. Czy był to kształt V? To był kształt V, który zmienił się dla niej poprzez układ gwiazd, punktów świetnych w tym hologramie, w serce, a potem w moją twarz. Teraz mówi Jezus. Dobrze, ale ten znak V, to co widziała Renata, to jest dużo nagrań, dużo na kontynentach. Ona odebrała to inaczej. Dlatego pokazałem, że można coś takiego zrobić. Aha, no to jest taki osobisty hologram. Osobisty. Ja mówię o tych hologramach, które mają się ukazać tłumom ludzi. Czy to jest od was? Hologramy są też próbą techniczną. Ona zareagowała miłością. Dlatego nastąpił dalszy pokaz. Teraz rozumiem. Głośno? Rozumiem teraz. Rozumiem teraz. Ja też to widziałam. Ten hologram. To nie dla wszystkich po prostu? Kto ktoś patrzy, nie zauważy, nawet nie zwróci na to uwagi, tak? Tak też bywa. Ten hologram zauważyła Renata. I zareagowała miłością. Podziękowała za hologram. Podziękowała serdecznie, z serca. To taka odpowiedź. Dobrze. Ja dziękuję w imieniu Renaty, też na pewno się cieszy z tego. Co szczęście. Dziękuję bardzo. Spokojnie. To właśnie do tych technicznych spraw ze światem duchowym i z nami. To jesteś ty tylko sam techniku, czy istota duchowa, czy... Gracjana, pytałaś się na samym początku sesji. Jest nas więcej. Ja jestem za komunikację odpowiedzialną. Tak jak wy odpowiedzialność rozumiecie. Ale chcę wam pokazać, że istnieje świat, który dobrze wam życzy, ludziom. Podziwia was, obserwując wasz rozwój. W tym krótkim życiu tutaj. W tym krótkim życiu. Stanowiliście laboratorium, które wybiło się ponad laboratoria. Potraficie przeżyć w rozmaitych warunkach. Tu mówię o tych najbardziej wartościowych ludziach. Nie o tych, którzy sieją strach i zniszczenie. Sieją strach i zniszczenie, bo chcą zapanować nad duszami ludzkimi. To są wrodzone z innych... Wrodzone z innej strony? Wrodzone zło? Wrodzone zło. Dobrocią pognacie ich. Nie wytrzymają dobrej energii. To jest wasza broń. Bezbronny broń. Jest was więcej. Dlatego zwyciężycie. Czy jest mi dozwolone w tej chwili zadać pytanie? Proszę. I to chodzi o naszego gościa, Piotra.
cudowna istota. Prawa, rzetelna, bojowa. Czy chodzi o to, co w tej, o, czy drugą sesję pokażę? Nie wiem. Będziemy rozmawiali z Piotrem, bo to więcej jest o już pokażę. Przygotowany. Jak nie będzie się blokował. Na następną, na jutro? Tak. Dostaniecie bardzo dużo informacji. Mhm. Może stanowić wzorzec dla innych. Mhm. Chodzi o tego wojownika niebiańskiego. Jest, chodzi o to w naszym... rycerza, jakby to nazwać. Chodzi o istotę duchową? Chodzi o istotę duchową. Jest połączony z nami. Mhm. Dostaje... Będzie odgrywał jakąś rolę w następnych czasach? Gracja, no nie wątpię w to. Ja nie wątpię, pytam. Będzie odgrywał ogromną rolę. Chrońcie go. Stanie u boku Pana swego. A kto jest Panem? Jego Stwórca. To była rozmowa, tak? To ze Stwórcą. Miał spotkanie ze Stwórcą, tak? W tej drugiej. Mhm. Widział go. Nie wiem, czy pokażę, bo to było... Tak jak może... ja teraz widzę. Mhm. Dobrze. Interesujące. To ja poproszę, żeby... Jest pod ochroną. Żeby jutro po prostu najpiękniejsze informacje przez niego, przede wszystkim, żebyście Piotrowi pokazali. Jest pod ochroną. Jego istnienie. Ukaże mu się ten... On go widzi często, czuje jeszcze częściej. Chodzi o tego Stwórcę? Tak. Mhm. On wie. Mhm. Boi się mówić głośno, ale już wierzy. Oczekuje go jakieś duże zadanie tutaj jeszcze w tym życiu, tak? Oczekuje, ma poprowadzić istoty, które nie były do tej pory świadome. Tak. Dobrze. Wszyscy jesteście ściągani. To znaczy bój się rozpoczął. Cały czas. Miłości z ciemną stroną, tak? To cały ten, czas. Ten bój, nie chodzi o ten bój, o zabijanie nie, się. Nie, nie chodzi o zabijanie. To chodzi tylko teraz o otwieranie się ludzkich, istot ludzkich. Serc, świadomości, tak. Pojmowanie. Już dociera, że otaczani byli wielkim kłamstwem. Już a jeszcze są, dużo jest buntowników właśnie tam, gdzie te religie jeszcze trzymają. Nie przeczuli. Z jednej strony chcą, z drugiej strony trzymają się tego, nie? Stążka, co? Jak? Przyjemnie jest to? Tak. Tak? Dobrze? Rozpiera taka energia. Mhm. Nie trzeba się bać odejścia z ciała biologicznego. Nie trzeba się bać. Trzeba się cieszyć zawsze na nowe, bo w te nowe to powinno być w lepsze, a żeby było w lepsze, to musimy po prostu rozpoznać sytuację samego siebie, rozpoznać, kim jestem, to jest najważniejsze i wtedy nie trzeba się bać. I miłość ludziom. Bo wtedy wszystko stoi otworem, a w jaki otwór się pójdzie, no to już jest jemu każdemu osobne. Tak to w takim prostym, chłopskim język. Czy w babskim języku, powiedziałam i więcej nie trzeba nic dodać i nic nie ujmować. Trzeba nic dodawać i nic ujmować. Mm-hmm. Dobroć zwycięży to zło, które się nad wami czai. Mm-hmm. Zwycięży. Dobrze, trzeba się tylko na to cieszyć i być do tego przygotowanym, ale w pozytywnym i nie trzymać się kurczowo niczego, nic. Być to nie przeszkadza nikomu, że rodzi się nowa planeta. To nie przeszkadza nikomu, że rodzi się nowa... To nie przeszkadza nikomu, że rodzi się nowa gwiazda. One wszystkie znajdą miejsce tu, we wszechświecie. A gdzie się teraz rodzi nowa gwiazda? Wszędzie, Gracjanu, gdzie się rozglądasz. W całym uniwersum. Oczywiście. Rodzą się zawsze. Rodzą się nowe, część
część ulega spaleniu, zniszczeniu. Supernowa, te wybuchy, tak? Tak. To nazywamy zniszczeniu. I co się robi, jak jest ta planeta zniszczona? To jest, pył się obraca. Pył się obraca i co z tym pyłem? Gracjan, no on się między innymi przedostaje poprzez te tak zwane portale. Ale nie tylko. Spada do was też na ziemię. Dobrze, to ja poproszę jeszcze przy okazji. Teraz Simon Michtyszyc. Czy ja mogę poprosić was przy okazji jeszcze, jak jesteśmy tutaj, na tym miejscu i w tym temacie, to ja bym poprosiła jakąś istotę duchową, która jest z rasy, którą ja poproszę, żeby powiedziała dokładnie. To jest ta istota taka jak Aerl z takiej rasy. Czy mogę o to poprosić, żeby tutaj przyszła i przekazała parę informacji, żeby ludzie nie byli tak nastawieni negatywnie, żeby się dowiedzieli prawdy? Nie muszą być nastawieni negatywnie. Aerl jest bardzo pozytywną jednostką. Czy Aerl to jest nazwa tej cywilizacji? Tej razem ze statkiem. Aha. Żeby łatwiej było się z wami komunikować, nadane zostało oficjalne imię Aerl. Aerl z tego pojazdu. Jest to duży pojazd? Jak wiesz, kilkunastu osób było w nim. Przeżyło kilku. To nie wszyscy jako Aerl? Wszyscy jako Aerl, bo z jednego statku pochodzą. Dobrze. A czy może przyjść jakaś tutaj właśnie zaproszona być jedna z tej cywilizacji, z tych istot, żeby... On już był. Zameldował ci się. On już był. Zameldował się też w dacie. Mhm. To możemy go zaprosić jeszcze raz? Proszę, prosimy. Niewysoki. Witam serdecznie. Skośne oczy. Głośno? Migdałowe, skośne oczy. Tak? Duże. Mhm. Jest gotów do rozmowy. Skąd przybywasz? Skąd przybywasz? Z mojej planety, Gracja. Istota, dobrze. Jak ja mogę ciebie nazywać, jak z tobą rozmawiam? Dalej nazywaj Aerl. Dalej Aerl, to znaczy się, że... To nie jest zło, jak niektórzy sądzą. Okej. Dobrze, z jakiej planety przybywasz? To jest twoja macierzysta planeta? To jest moja macierzysta planeta. Gdzie ona jest? Przeprowadzamy badania na Ziemi. I nie zawsze nasze urządzenia służą dobrze do końca. Nastąpiła awaria. Jak wiesz, załoga moja zginęła. Nie była przystosowana do przeżycia w ziemskiej atmosferze. Z jakiej planety przybywasz? Nazwij to Aerl. Wystarczy. Planeta Aerl. Tak. Z jakiego gwiazdozbioru? Nie jesteśmy od was daleko. To znaczy się? W pobliżu Andromedy jesteśmy. W pobliżu Andromedy. Informacje miałam też. Dobrze. Czy te informacje, które ja tłumaczę z tej książki napisane, bardzo dobrze, czy te informacje wszystkie są w 100% przekazane, tak ty przekazałeś? One są przekazane nie w 100%, one są zgodnie z niepisanym prawem autoryzowane tylko około 70-80%. Prawdy jest. Tak. To 30% jest dopisek autora. 30 to za dużo. Mniej. No 25. No, na przykład. I to jest wreszcie, to są dopiski na autora. Na to pozwoliliśmy, żeby takie dopiski znalazły miejsce. No, ale nie mają z konkretną nie prawdą. Nie zmieniają
konkretnej prawdy. Mhm. Tam, co zauważyłam, nie ma z czasów Jezusa, jest luka. Nie ma opisów, przekazów od Ciebie, co w tym czasie się działo. Bo On jest przesłany tu do Was. Mhm. Dlatego nie ma wpływu na te inne historyczne... Nie ma wpływu na te inne historyczne zdarzenia. Dobrze, bo jeszcze... On jest Mesjaszem, jak wiecie. Mhm. Szedł jako... głosi słowo Stwórcy wszystkiego. Dobrze. Ja się chciałam zapytać Ciebie, Aher, jak wygląda sytuacja Twojej cywilizacji w tej chwili? Mamy się dobrze. Macie się dobrze? Mamy się dobrze, istniejemy, rozwijamy się technicznie, obserwujemy dalej. Ja jestem dalej dowódcą pojazdu. Dobrze, jak wygląda z opanowaniem ciemnej sił? My sobie radzimy. Bo tam było w tym, że szukaliście techniczny, jakiś rozwój techniczny miał być, żeby zlikwidować ich po prostu te zasadzki tej ciemnej strony, która... Trwała walka. My sobie poprzez ustanowienie rady rozwiązaliśmy problemy z ciemnymi. Mhm. Rada decyduje o pokoju lub nie. Aha, to znaczy jeszcze pokoju nie ma? Jest, mimo prób pogwałcenia jego. A no właśnie. Jest pokój. Mhm. Dobrze. To ja bardzo dziękuję za ten krótki. Może będzie jeszcze może okazja, to ja bardzo Cię zaproszę, Aher, też do rozmowy. Bardzo proszę. Z chęcią bym jednych z Was tutaj przywitała też naturalnie. Na żywo, jak to się mówi, na żywo. Dojdzie poprzez technika kontaktu. Dobrze. Technika o to poprosić. On wie o Twojej prośbie. On wie o Waszych zapytaniach. On wie o Waszych prośbach. Mhm. Dobrze. Czy Bezus jest też z tym połączony, z technikiem? On należy też do grupy, która obserwuje, decyduje i reaguje. W tej Radzie... Przykładem tego jest spełnianie każdej prośby, która służy ujawnieniu prawdy. Mhm. Dziękuję za to. O to tutaj chodzi. Dobrze. To ja na ten moment chciałam zakończyć. Dziękuję Ci, techniku, za przybycie, za odpowiedzi, które całkowicie pokryły mi się z informacjami, które wczoraj dostałam. Renata o tym wiedzieć nie mogła i nie wie, w ogóle nie zna tego. Jestem szczęśliwa. Waldemar, powiem Ci, to od Waldemara, mamy o tych sprawach właśnie. I dziękuję Tobie, Aher, za przybycie. Pozdrawiam Twoją cywilizację. Weź od nas najpiękniejsze życzenia dla Twojej cywilizacji. Dziękujemy. Jak wiesz, na pewno większość z ludzi jest przyjazna do Waszej cywilizacji. Wiedzą, o co chodzi. Poprzez informacje, poprzez budzenie się rozpoznają, że jesteście dla nas bardzo przyjazną cywilizacją. Że nie jesteście jedyni w świecie. To zrozumieją ludzie. Tak. Ludzie żyją do momentu odejścia, czy to w młodym, czy w późniejszym wieku życia. Mhm. I żyją z przerażeniem, mhm, że zostaną schowani gdzieś, czy to w wodzie, czy w ziemi, czy w ogniu. Mhm. Dobrze jest wydać im tą nadzieję, która jest prawdą. Będą żyli weselej, będą bardziej szczęśliwi. Proszę o to, żeby coraz więcej informacji
od Was przybywało do nas, do ludzi. Zapraszam Was za każdym razem i jestem wdzięczna za każdą odpowiedź, za każde wyjaśnienie. I do kogo dociera, dociera, to niech da do przemyślenia, nie musi wziąć tego. Może nie musi wziąć, każdemu jest otwarty. Jak się rozwija, tak to przyjmuje po prostu, tak? Spróbuj zdjąć ten dzwony z głowy nad. Dzwony? Z której strony masz? W środku. Dzwony. Okej. Okay. To teraz ja się pytam, Jezus, co odbiera Renata? Co to są za dzwony? To są dla niej kierowane. Co to znaczy? Pożegnanie. Chyba za głośno. Okej. Okay. Obniżam ci teraz głośno. Obniżam cię. Kto przesyła te dźwięki? Ayer ze swoją ekipą. Ach, Ayer. Ayer. Wycisz trochę. Już jest cisza. Proszę. Już prawie wcale nie są. Okej. Okay. Dobrze. Były to ze statku kosmicznego coś? Chciałbym się pożegnać w taki sposób. Aha. Już się pożegnam. Dobrze. Dziękuję za przybycie. To nie było złe, tylko głośne. I do usłyszenia kosmiczne namaste dla Was. Namaste, Gracjano. Mhm. Namaste, goście. Dobrze. To ja teraz techniku dziękuję Ci serdecznie za przybycie, że wyjaśniłeś mi jeszcze raz dużo, dużo rzeczy. To są bardzo ciekawe rzeczy. Także poproszę, jak będę miała z gości kogoś, przez którego będziesz mógł przekazywać, poproszę Ciebie o przybycie, jeżeli będzie dozwolone na spotkanie. Będzie na pewno. I proszę, pozdrów mi świat duchowy, wszystkich aż do centrum. Do centrum. Dziękuję. Więcej nie mogę powiedzieć, odbieracie telepatycznie. Oczywiście. To jest więcej jak słowa ziemskie. Na ludzkości jest potrzebne słowo jeszcze, ale już i tak macie rozbudzoną intuicję. Mhm. I czujecie to, co my Wam przekazujemy. Dobrze. Dziękuję. Zobacz, już odchodzi. Pożegnał się. Teraz kto jest przy Tobie? Renato, kto jest przy Tobie? Szukam, bo jest dużo fioletu. Jezus, Jezus, proszę, pokażcie się, Renacie. Są cały czas. Są cały czas. Mm. Dobrze, to ja będę teraz prosiła, żeby prośba Renaty moja została spełniona, żebyście, to nie musi być długa podróż, krótkie takie rzut oka w Renaty, jedno z poprzednich żyć, nie wiem, pokażę Ci, jeżeli była na Atlantydzie, żyła w czasach Atlantydy, bym się bardzo cieszyła i ona też. Wybierzcie Wy sami, żeby jakiś ciekawy fragment z poprzednich, wcześniejszych żyć, żebyście ukazali. Czy jest to możliwe, tak? Spróbujemy polecieć z nią. Dobrze. To ja liczę do trzech, podajesz ręce i będziesz przeniesiona do jedno. Jesteś tylko obserwatorem. Tylko obserwatorem. Obserwuj, mów na bieżąco, głośno i wyraźnie. Raz, dwa, trzy. Poruszasz się, jesteś w drodze. Jesteś przenoszona. Jedno z poprzednich, bardzo, bardzo dalekich żyć. Obojętnie może, czy na Ziemi, czy na innej planecie, nie wiem. Mhm. Jest to niekomfortowo? Dobrze. Dobrze? Mhm. Mhm. Teraz mów, co się dzieje. Czujesz, że się przenosisz? Tak. Mhm.
Ląduje. Ląduje gdzieś, dobrze? Mów, gdzie, obserwuj, co to jest. Głośno i wyraźnie. Jest to jedna z wielu gwiazd. Gwiazd. Albo planet. Nie umiem tego rozpoznać jeszcze. Zbliża się, tak? Mhm. No to teraz pytaj się. Masz przewodników mojego, twojego. Pytaj się, ich oni ci powiedzą. Do jakiej planety zbliża się Renata w tej chwili? Dostaniemy odpowiedź. Do swojej. Do swojej, to znaczy? Andromedy. Ach, na Andromedzie też w gwiazdozbiorze? Tak. Dobrze, to jest jej... Źródło pochodzenia. Źródło pochodzenia, dobrze. Dom. Dom. Dobrze? Piękny dom. Mhm. Ma nazwę ta planeta? Jaki nazwa? Wystarczy ogólna nazwa. Bo to człowiek nie zna stamtąd tych planet. Dobrze. Jest trudne do poznania dla ludzi. Mhm. Nie można wymówić tego słowa? Tak. Okej. Już jest. Jest jasność. Tak? Jasność. Niespodziewana jasność. Tak? I planeta jest bardzo jasna. Mhm. Jest to planeta mocna, czy gazowa, czy... Jest to planeta widoczna od Ziemi, ale jest też otoczona... Przez teleskopy wasze, być może. Mhm. Tak, otoczona gazową powłoką. Dobrze. Przechodzisz przez to? Tak. Już jestem na miejscu. Opisz mi, jak wygląda tam to wszystko. Ja widzę nasze inne życie. Nasze inne życie, co znaczy? Tak, twoje też. Co to znaczy? To znaczy, widzę istoty. Opisz. Pogodne, wysokie, smukłe. Wiem, że to dla mnie są w szatach jasnych ubrane. Mają włosy? Włosy. One się rzucają od samego początku. Głośno musisz mówić. Włosy są dłuższe niż do ramion. Mhm. Ale twarz jest biała i młoda. Dobrze. I teraz... Mężczyzna jest... Mhm. Jest kobieta, widać, że są parą. Mhm. Są tam dzieci też? Widzę małe istoty, to będą dzieci. A jak wygląda tam w koło, tam... Gracjana podobnie jak u was, tylko o innym rodzaju. Jest zieleń, ale inna. Jest roślinność. Trochę. Do waszej podobne. A czym się żywią te istoty tam? Nie potrzebują jedzenia tak jak wy. A co? Wystarczy im napój. Napój? Z czego? Ze źródła życia. Źródła życia? Co to jest? Opisz mi to. Wszyscy mogą z niego czerpać. Do woli. W jakiej konsystencji jest to? Jest to napój. Piją. Piją i się posilają. Ale z czego ten napój jest? Głośno musisz mówić, Renato. Mów głośno. Z czego jest ten napój robiony? Zapełniający braki środków mineralnych, czy też waszych i naszych organizmach. Są to napoje dające energię życia. Skład chemiczny jest podobny do ziemskiego, którym się wzmacnia organizm. Witaminy, niezbędne witaminy, wy nazywacie
niezbędne do wzmocnienia i utrzymania energii. Serce jest spokojne. Jest pięknie. Tak? Jest pięknie. Jak się czujesz, jak na to patrzysz? To jest dom. Nie potrzebujemy snu. Czy ty jesteś tą kobietą, czy mężczyzną, tam jak się ogląda? Zobacz. Chyba jestem tą kobietą, ale jesteśmy szczęśliwi. Ja opisz ten dom. Są dziwne pokoje. Pokoje do pracy. Pokoje do snu. We fiolecie skąpane, widzę. Tu musisz głośno mówić? We fiolecie są skąpane. A skąd to źródło świata pochodzi, tym fioletowe? Z nieba. Dla Andromedy jest to niebo fioletowe. My nazywamy, że pochodzi z centrum światła. O, jak mocne. Jest tam słońce, jest jasno. Jest jasno po prawej stronie. Świeci coś, ale słońca jako kuli nie widzę. Dobrze, jest tam też zimno, czy jak na tej planecie wygląda? Nie, mamy delikatną odzież. Sukmany, dawniej nazywano, to są suknie do kostek. Ale męskie i damskie. Czy masz informację, że na całej tej planecie jest ten sam klimat? Tak. Niczym nie grozi przejście z jednej do drugiej części. O co chodzi tutaj? Jak? Planety. Że coś... Możesz zmieniać miejsce pobytu. Nie musisz zmieniać odzieży. Aha, a jak się poruszacie tam, po tej planecie? Nie wiem jak. Poruszamy się. No co ty wiesz? Nie potrzeba pojazdów. Myślą się poruszamy. Jak lewitacja? Jak lewitacja? Myślą, tak, bo nie ma pojazdów żadnych. A jak się rodzą dzieci? My się kochamy i one są. Tak, ziemskie dzieci rodzą się? Podobnie, ale bez organów. Jak? Bez organów płciowych. One są. To jak się rodzą te dzieci? Organów nie widzę. Są komórki. Dawane przez pary sobie. I gdzie ten płód się rozwija? Płód rozwija się w specjalnych, centralnych komorach. A nie w ciele? Nie w ciele. Aha, to jest tak jakby in vitro? Można to tak i do pełnego rozwoju? Do pełnego rozwoju komórki. My cieszymy się, otrzymując wiadomość, czy jest płeć męska, czy żeńska, która na świat przychodzi. Na nasz świat. I odbieracie potem to dziecko? Żyjemy z nimi tak długo, jak uważamy, potrzebują tego nowe istoty. Jaki wiek życia jest w porównaniu do ziemskiego na tej planecie? Dziesięciokrotny. Dziesięciokrotni? Co najmniej dziesięciokrotny. To około 1000 lat, tak? Tak. Jest to wasz czas. Dla nas to jest chwila. Aha. To znaczy, że to nie długowieczny, my to widzimy, a dla was jest też to życie. Jeszcze chcemy żyć dłużej. Tak? I prowadzimy badania po to, by dłuższy żywot osiągnąć. To na Ziemi też prowadzą badania, też próbują. No też w tym ziemskim badaniu uczestniczymy. Czy jesteście kosmicznymi podróżnikami? Tak. A jakie pojazdy używacie do tego? My używamy pojazdy, jak wy nazywacie UFO. One się poruszają przy pomocy energii kosmicznej, ale możemy też małe odległości pokonywać bez pojazdów. Mhm. Dobrze. Płynąc, tylko dla was. Dobrze. Co ja widzę? Radość bycia. Istot. A kto zarządza tą planetą? Jest taki rząd, czy jakaś hierarchia, czy coś jest? Zawsze są najmądrzejsze.
najstarsze istoty, które rządzą naszą planetą. Na tej planecie jest pokój? Istnieje pokój? Istnieje pokój, nie znamy, nie znany jest nam chaos. Nie macie... Znane jest nam rządza. Nie macie przeciwnika? Kogoś. Nie ma wroga? Nie znacie wrogów? We wszechświecie znamy wrogów. Wielu. Mhm. Staramy się ich pokonać. Zalecamy wam pokojem. Mhm. Nie jesteśmy agresywni. Mhm. Jest nam miłość pojona. Mhm. Od samego początku. Istnienie. Okej. Okay. Jak Renato tam jesteś, co czuwasz tutaj? Tutaj jako Renata? Jak spoglądasz? Jestem szczęśliwy. Czy to jest, to miejsce, do którego... Święci mi coś. Tak? Mocno. Bardzo mocno świeci. Czy to jest ta planeta, na którą powróci Renata? Jest to taki stały jej pobyt? Jest to ta planeta. Ona na nią powróci. Po wykonaniu zadań. Czy jeszcze będzie miała parę zejść na Ziemi? Jak wygląda sytuacja? Mówię o następnych wcieleniach. Ma prawo wyboru. Osiągnęła już wysoki poziom i ma prawo wyboru. Dobrze. To dziękuję za tą podróż. Już cieleśnie muszę zakończyć tą podróż. Czujesz to? Czuję to i dlatego... muszę już z powrotem ciebie wołać, Renatko, z powrotem musisz do ciała wrócić. Ja dziękuję serdecznie Bezus za umożliwienie mi rozmowy z innymi istotami. Dziękuję za opiekę. Chciałaś? Tak. Chciałaś? To spełniłem twoje marzenie. Ja będę chcieć cały czas, Bezus, wiesz o tym, będę prosić. Już. Jeżeli będziesz mógł, to będę prosiła, żebyś mi spełnił właśnie te moje życzenia. Nie tylko dla mnie, to jest dla ludzkości. Żegnam się, Jezus, z tobą serdecznie. Dziękuję za opiekę nad Renatą. My czuwamy nad wami, ponieważ nie zawsze jest tylko czysta siła w nas. Dziękuję serdecznie. Ja żegnam się z wami. Namaste, kosmiczne namaste. Pozdrówcie mi wszystkim tam. Też wrócisz kiedyś do domu. Wiem o tym, wiem. Ale jeszcze nie chcę. Czekamy na ciebie. Dobrze. Z radością. Wiem o tym. I teraz pożegnaj się, Renatko. Pożegnaj się, pożegnaj się. Tak. Złoto i fiolet. Dobrze. Przyjmij to. Dziękuję wam za prowadzenie. Dziękuję za spełnienie marzeń. Że mogę dostać tego. Jesteś gotowa? Tak. Do powrotu? Dobrze. Są jeszcze nasi przewodnicy? Czy odeślisz? Jeszcze Jezus jest. Jezus jest? A Jezus jest po twojej stronie. Dobrze. Święci teraz do mnie, uśmiechem swoim. Dziękuję. Dziękuję tobie, Jezus. Dziękuję. Zostań przy mnie, opiekuj się mną. Powiedział, że zarówno Jezus, jak i On jest w pobliżu. Okej. Okay. To ja teraz poproszę, żeby Renata wracała do swojego ciała. I dziękuję jeszcze raz serdecznie. Renata, jesteś gotowa? Tak. Dobrze. Zabierasz wszystko ze sobą, wszystko co widziałaś, słyszałaś, pamiętasz wszystko. I moja wdzięczność wam jeszcze raz, nasi przewodnicy. I teraz odliczam od 5 do 1, gdy powracasz. Będziesz czuła twoje ciało po kolei, twoje nogi od dołu do góry. I jesteś radosna, wypoczęta, nikt ciebie nie boli. Jesteś w pełni sił, masz dużo energii, leczniczej energii w sobie. Dużo energii. Dobrze, tylko mi nie spal nic po drodze. Nie wywal mi żadnej maszyny. Odliczam 5, 4, nogi
Nogi, poczuj nogi, poczuj, fajnie, poczuj nogi. Poczuj, że ci kolana nie bolą. To właściwie nie czuj nóg, lepiej. Dobrze. Trzy ręce, poczuj. One są mokre. Ręce? Mokre są. Dwa. Na ciało, fajnie, jeden. Otwierasz oczy, witaj tu i teraz, halo. Witam serdecznie, jak była podróż? Oj. Pamiętasz wszystko? Tak, pamiętam, ale jestem mokra. Tyle energii ale było. Ty jesteś chłodna. Ale... Ja cię macam, nie ma nic. A ja płonę, normalnie płonę. Tyle energii jest. Ciekawa jestem, jak to... Teraz mamy już pejtadową znaki, mamy... Obiad, mamy już iść do góry. Ojej. I też czułam, bo dopiero tutaj słońce, widzisz, schodzi tu na narożniku, tutaj. No. Do tej pory nie było słońca. Przy drzewie z granatami, widzisz? No. Tutaj o dopiero widać tylko troszeczkę. Ciemno w pokoju. A tu nie ma tego, dopiero teraz, bo tu już jest, już jest już druga godzina w południe. No leciały ci łzy, ale zostawiłam wolność płynięcia. Mówię, tyle masz miejsca tam, nie płynie, za kołnię, do poduszkę. Dzisiaj jesteś ostatni dzień i mamy nadzieję, że nie pytałam się, jak wygląda, ale oni pokierują sobie, to będziesz widziała do przodu. Co, jak wygląda? No, w dalszych tam jakichś... Perspektywie czasu. Nie mam to, ale już czułam, że już musisz powracać do ciała. Ja czuję się dobrze, tylko miałam takie doładowanie energii, że myślałam, że stopami wybuchnie mi ten kłopot. No wczoraj byliście na tej na górze, patrz. No. To, co nie wierzyłaś, weszłaś do kryształów, tak? Ale miałam dwóch bohaterów przy sobie, pomagali. Ale ja ci powiedziałam, że zdobędziesz to miejsce i dojdziesz. I tam też w grocie widziałam przepiękne światło. Fioletowe, nie? Nawiązaliśmy kontakt. Piotr widział przez dwie istoty, nie? Tak. Tam te fioletowe to są strażnicy. O ci właśnie, co pilnują tych skarbów, co inni by chcieli nie zagarnąć. I... Nic, co z rabunku będzie, nie przyniesie szczęścia. Ale nie ma nawet możliwości tutaj, bo to jest... Wszystko jest... Kaszlałam? Od czasu do czasu miałaś takie kaszlnięcia. No, to jest coś suchego w środku. Nie, tam nie mam przecież. No, ale my mamy ciepło, panie, jak jest. Strasznie ciepło jest też, nie? Oczyszczanie. Chodź. Witaj. Wędrowniczko z Andromedy wróciłaś. Ja byłem na Andromedzie.